Cześć, dziś pokażę Wam kilka sposobów na to, jak podkreślać swoje brwi, w zależności od tego, jaki chcemy efekt uzyskać, jakie mamy swoje naturalne brwi i jakie produkty w ogóle są dostępne do tego celu. I ten film powstał we współpracy z marką Golden Rose, gdzie ta marka ma wiele produktów właśnie do brwi. Na podstawie tych produktów chcę Wam pokazać, jak różne efekty możemy uzyskać na swoich brwiach. W zależności od tego, czego oczekujemy, co chcemy uzyskać, to po ten konkretny produkt warto sięgnąć. Więc nie przedłużając, przechodzimy do konkretów. Pierwszym sposobem na wypełnienie swoich brwi jest użycie cieni, co ja bardzo lubię, ponieważ uzyskujemy naturalny efekt, a przy tym te brwi są mocno podkreślone, można wyrysować piękną linię. Ja bardzo często ten sposób wykorzystuję właśnie w makijażu na co dzień. I w tym przypadku możemy sięgnąć albo po paletkę, gdzie znajdują się dwa cienie i wosk, albo po prostu pojedynczy cień do brwi. Ja na tę chwilę wykorzystam sobie tę paletkę, a cień pojedynczy pokażę Wam później. Jeśli chodzi o wybór kolorystyczny tych paletek, gdzie mamy również wosk, to są trzy do wyboru, a wśród cieni pojedynczych 6 kolorów. Ja do wypełnienia swoich brwi użyję paletkę numer 02, jest to Ash, czyli takie chłodne, ale dość jasnawe odcienie i zobaczcie, że one są jaśniejsze niż mój kolor brwi. Dlaczego? Dlatego, że właśnie kierując się w poszukiwaniu odpowiedniego odcienia dla siebie cieni do brwi, zwracajmy uwagę na to, aby te cienie były troszkę jaśniejsze niż nasze naturalne, dlatego, że w połączeniu właśnie z naszymi brwiami one trochę będą ciemniejsze, więc nie ma co przesadzać z ich intensywnością, bo może wyjść to karykaturalnie i zbyt po prostu ostro. Więc tak, ja najpierw sobie sięgnę po ten wosk. I wosk w ogóle przydaje się u osób, które mają brwi, które są problematyczne. To znaczy one chodzą sobie swoimi ścieżkami i ciężko jest je ujarzmić. To właśnie użycie wosku sprawia, że te brewki będą na swoim miejscu. Ja delikatną, cienką warstwę nałożę sobie właśnie na swoje brwi, żeby ukształtować je w odpowiednim kierunku. I też dzięki temu, że nakładamy wosk, to cienie będą mocniej napigmentowane i będą się jeszcze lepiej trzymać. Teraz sięgam sobie po ten ciemniejszy odcień cienia i zaznaczam linię dolną brwi, wyznaczając sobie ich granice. Ja jestem ogromną fanką cieni do brwi, dlatego że one przepięknie wypełniają te brwi. Zobaczcie, że to wygląda nadal naturalnie, a nie jest zbyt przytłaczające, zbyt rzucające się w oczy. Teraz biorę ten jaśniejszy odcień i wypełniam sobie górną linię brwi oraz ich początek. I w tym zestawie mamy taką super spiralkę, która jest bardzo, bardzo malutka, precyzyjna. I tutaj możemy sobie wyczesać czy początek brwi, czy gdziekolwiek, gdzie nam się nałożyło za dużo tego produktu. No i tak to na tę chwilę wygląda. No myślę, że różnica jest widoczna i wygląda to bardzo naturalnie. Jeśli chcemy uzyskać taki super ostry efekt wyrysowania sobie tej linii pod brwią, to zawsze sięgam sobie po korektor i ja tutaj użyję korektora HD. Concealer, High Definition, dokładnie Soft Focus i delikatnie sobie tutaj podjeżdżam pod te linie, gdzie tam mogą mi się wyjechać za nisko. Nakładam bardzo minimalną ilość tego korektora na pędzel, bo nie chcę tutaj już przesadzać z jego ilością, nie ma takiej potrzeby nawet. Jeszcze taka mała podpowiedź, powiedzmy trik, jeśli chodzi o wypełnianie brwi cieniami. Jeśli nie lubicie wosków i wolicie sięgnąć po taki pojedynczy cień do brwi, to polecam Wam również aplikację go na mokro, ponieważ wtedy uzyskujemy mocniejsze krycie i też ta precyzja nakładania tego cienia jest większa, także to jest też super sposób. Tutaj też specjalnie nie będę podkreślać tej drugiej brwi, żebyście mogli zobaczyć różnicę między zrobioną a niezrobioną i też tym, jak różne efekty uzyskujemy różnymi produktami. W przypadku podkreślania brwi kredkami mamy do wyboru dwa rodzaje. Pierwszy jest to Precise Brow Liner, jest on bardzo precyzyjny, daje bardzo ostry kształt brwiom. Jest to kredka automatyczna, zaraz ją Wam pokażę dokładnie na brwiach jeszcze. Druga kredka jest to właściwie kredka w pudrze,
czy puder w kredce, może tak bardziej, gdzie efekt jest bardziej miękki, zdecydowanie bardziej miękki niż tutaj. Dostajemy taki efekt miękkich brwi, wypełnionych, zagęszczonych, coś w podobie do wypełnienia brwi cieniami właśnie. Ja dla siebie wybrałam numer 102. Zaczynam zawsze od tej dolnej linii. I tutaj widzicie, że przyciągam tak naprawdę od razu po całych brwiach, dlatego że ten efekt jest naprawdę miękki, delikatny i ta kredka sprawdzi się u tych z Was, które chcą uzyskać naturalny efekt, które mają dość gęste swoje brwi, ale delikatne luki chcą jednak wypełnić, trochę bardziej te brwi podkreślić. To właśnie taka kredka, ten puder w kredce, według mnie sprawdzi się najlepiej. To jest bardzo szybkie, raz, dwa, kilka po prostu ruchów i brwi mamy w delikatny sposób wypełnione. I teraz grzebyczkiem przeczesuję delikatnie te brwi, żeby zdjąć nadmiar produktu. Jeśli chcemy uzyskać bardziej wyrazisty efekt, to oczywiście sięgamy po korektor. Tak jak wcześniej, delikatnie oczyszczamy sobie granice. Ale jeśli chcemy uzyskać taki delikatny efekt, bardzo naturalny, bez ostrych linii, to jak najbardziej również można tak zrobić. Ja delikatnie sobie to wyczyszczę, ale bardzo, bardzo delikatnie. I teraz przejdziemy sobie do bardziej precyzyjnej kredki, którą możemy wyrysować ostrzejsze rysy brwi. I właśnie będzie to kredka Precise Brow Liner. W przypadku tej kredki używam odcienia 102. I najpierw oczywiście przeczeszę sobie brwi, żeby nadać im kształtu. I przechodzę do podkreślenia. Zobaczcie, jak ostrą linię już uzyskuję tą kredką właśnie. Ona bardzo dobrze się sprawdza u osób, które mają dość rzadkie brwi, które chcą mocniej je wypełnić, dorysować sobie brwi również. Ona jest twardsza, ale przy tym również bardzo mocno napigmentowana. Przeczesuję sobie grzebykiem. Tutaj tą kredką uzyskałam dość ostry efekt na przodzie, dlatego biorę pędzelek, którego używam do korektora i delikatnie ten początek sobie przeczyszczam, żeby nie był on aż tak ostry. I w przypadku używania tej kredki ona jest tak precyzyjna, że jeśli nie wyjedziemy przez przypadek za nisko czy za wysoko tą kredką, to nie ma potrzeby nawet czyszczenia korektorem tutaj tych brzegów. Według mnie wygląda to ładnie, nadal estetycznie i nie ma po prostu takiej potrzeby. Możecie zobaczyć, że w przypadku tej kredki efekt jest na brwiach ostrzejszy niż w przypadku tej poprzedniej kredki, więc to już zależy od tego, jaki efekt chcecie uzyskiwać. Mi się oba efekty podobają w zależności od tego, do jakiego makijażu chcę mieć brwi, czy chcę, żeby one były wyraźniejsze, ostrzejsze, czy też delikatniejsze. Kolejnym produktem do podkreślania brwi jest maskara. I tutaj mamy do wyboru 7 odcieni. I jeśli chodzi o ten produkt, to można go używać na dwa sposoby. Można go aplikować bezpośrednio na czystą brew. Jeśli te brwi mamy gęste, nie potrzebujemy zbyt ostrego wyrysowania tych brwi, jeśli nie lubimy takiego efektu, chcemy bardzo naturalny efekt, delikatnie tylko jakby przyciemnić te brwi, podkreślić je, ale nie wyrysowywać takich ostrych krawędzi, jakie mam teraz. Albo drugi sposób jest taki, aby aplikować ten produkt po już aplikacji wcześniejszego produktu, na przykład właśnie teraz w tym przypadku, kiedy już podkreśliłam swoje brwi kredką, to wtedy przyciągnąć po prostu tym produktem po swoich brwiach, dzięki czemu dodatkowo utrwalimy te brwi i te włoski będą na swoim miejscu. Pokażę Wam również efekt, jaki daje ten produkt po aplikacji go bezpośrednio na brwi, na których nie ma żadnego produktu. Ja używam sobie tutaj odcienia numer 03. U mnie oczywiście ten efekt nie będzie jakiś super widoczny, no bo ja jednak wolę te brwi mocniej podkreślać, wyrysowywać sobie linie. Ale możecie zobaczyć, że te brwi się delikatnie przyciemniają, delikatnie podkreślają. I też wtedy te włoski zostają na swoim miejscu. I zobaczcie, bardzo naturalny efekt.
Brwi są podkreślone, ale nie zbyt przytłaczające, nie takie równe, idealne, tylko takie bardzo, bardzo naturalne. I co? Pozostało nam utrwalenie brwi. Jeśli chodzi o taki produkt, który najmocniej utrwala brwi, jest to dokładniej żel. On jest znacznie mocniejszy niż właśnie ta maskara, więc jeśli macie problem z tym, że te włoski Wam w ciągu dnia przemieszczają się, są niesforne, to wtedy takim żelem przeciągnąć sobie te brwi w tym kierunku, jaki chcecie, i wtedy macie po prostu brwi na swoim miejscu przez cały dzień. Na koniec pokażę Wam makijaż brwi, który jest bardziej rozbudowany i potrzebujemy kilku produktów. I użyję tutaj do tego celu kredki Precise Brow Liner numer 102 i cień do brwi pojedynczy, jest to numer również 102 i maskarę do brwi numer 03. I tak, zaczynam makijaż brwi od tej precyzyjnej kredki, aby wyrysować sobie te linie pod brwiami, żeby uzyskać precyzyjną linię bardzo równiutko. Ja mam tutaj ubytek delikatny w brwiach, więc ja zawsze sobie tutaj domalowuję tę przestrzeń. Rama brwi wstępnie zrobiona, to teraz przechodzę do cienia i nie wypełniam resztę brwi, żeby uzyskać bardziej delikatny efekt i delikatnie wypełnić te przestrzenie, gdzie po prostu prześwituje mi skóra. Na początek brwi nakładam już bardzo minimalną ilość tego cienia, właściwie już naprawdę resztką, którą mam na pędzlu, nie dokładając już, przyczesuję grzebykiem od kredki, żeby równomiernie rozprowadzić cień. I na koniec utrwalam sobie brwi maskarą. Ta maskara w ogóle ma bardzo fajną, precyzyjną szczoteczkę. I delikatnie wypełniam. I tak wygląda brew już podkreślona. Uważam, że wygląda bardzo naturalnie, a jednak jest mocniej wyrysowana. I dzięki temu, że użyłam tej kredki precyzyjnej, to nie mam potrzeby używania już korektora, żeby czyścić sobie tutaj te granice, dlatego że po prostu ładnie to wygląda, jest to równe, nie ma potrzeby tutaj nic poprawiać. To tyle jeśli chodzi o brwi. Jestem bardzo ciekawa, jakich produktów Wy najczęściej używacie, które lubicie, które u Was najlepiej się sprawdzają. I dopiszcie również do tego fakt, jakie Wasze brwi są. Czy są rzadkie, gęste, grube czy cienkie. Czekam na Wasze komentarze. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Cześć.